Witam. Zapraszam na porównanie zestawów kluczy imbusowych Jonesway i Vera. Oba zestawy są tak samo skonfigurowane. Składają się z 9 kluczy od 1,5 do 10 mm, które zakończone są kulkami umożliwiającymi pracę pod kątem. Jest jednak jedna ważna rzecz, która sprawiła, że mój komplet Jonesway'a poszedł w odstawkę. A są to magiczne kuleczki, znajdujące się w kulistej końcówce, które sprawiają, że śruby nie spadają z klucza. Jak widać, trzymają się całkiem nieźle, aczkolwiek wszystko zależy od gniazda śruby i tego, w jakim jest stanie. Kulki znajdują się w kluczach w rozmiarach od 3 do 10 mm. Konkurencyjne firmy posiadają podobne rozwiązania. Wicha zamiast kulki ma specjalny pierścień, który ma działać na tej samej zasadzie. Kolejną zaletą jest to, że klucze mają swoje kolory. I w moim przypadku nie chodzi tylko o łatwiejsze rozróżnienie rozmiaru, ale też o to, że mam skłonności do pozostawiania kluczy w różnych miejscach. A kolorowe, rzucające się w oczy rękojeści dużo łatwiej znaleźć pośród porozrzucanych części niż zwykłe srebrne klucze. Kolorowa nakładka z tworzywa sztucznego jest dość wytrzymała, niestety same napisy schodzą dość szybko, mimo tego, że zestaw nie pracuje w jakichś ciężkich warunkach. Do tego zostawiłem właśnie Jonesway'e, a zrobiłem tak dlatego, gdyż uważam, że są one praktycznie niezniszczalne. Nie zdarzyło mi się, żeby jakiś klucz tej firmy poległ, a odkręcałem nimi naprawdę zapieczone śruby i to przy użyciu solidnych przedłużek. Ten komplet ma już chyba z 7 lat, a wciąż wygląda i działa bardzo dobrze. Jest jeszcze jedna drobna różnica w konstrukcji samych kluczy. Vera chwali się swoim systemem Hex Plus, czyli specjalną budową, która pozwala zwiększyć powierzchnię styku klucza o 20%. Zestawy są podobnych rozmiarów, ale przez zastosowanie kolorowych nakładek imbusy Vera są cięższe i to nie jest ich jedyna wada. Kolejnym minusem jest to, że średnica klucza jest większa. Więc jeśli pracujecie w ciasnych miejscach, tymi kluczami będzie Wam gorzej operować. Trudniej też wyciąga się klucze. W przypadku Vera za każdym razem musimy siłować się z jego wysunięciem i ponownym włożeniem. Za to w Jonesway'u to bajka. Wystarczy obrócić wybrany klucz i wysuwa się on lekko i bez oporów. Po powrocie do wcześniejszego położenia jest on zablokowany i nie wypadnie z uchwytu. Istotną różnicą jest też cena, gdyż Jonesway'e kupimy za 50 zł, a za Vera przyjdzie nam zapłacić 150. Uważam, że jeśli potrzebujecie sprawdzonych i solidnych kluczy w rozsądnej cenie i nie muszą mieć żadnych bajerów, to Jonesway będzie świetnym wyborem i taki zestaw będziesz mógł przekazać w spadku nawet swojemu wnukowi. Ale jeśli irytują Cię ciągle spadające śrubki i szukanie kluczy co 5 minut, to Vera będzie lepszym wyborem i ten też wytrzyma wiele lat użytkowania. Dzięki za obejrzenie. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzach. A jeśli filmik Wam się podobał, zapraszam do zostawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!